Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Warcraft 2. Kontynuujemy tutaj naszą misję, którą rozpoczęliśmy ostatnio. I trwa tutaj właśnie budowa stoczni. Tak, budujemy teraz stocznię. Mamy tu już młyn. Mamy barak, możemy sobie tutaj rekrutować żołnierzy, widzicie, piechurów i łuczników. Zróbmy sobie może łucznika jednego, bo oni mogą tutaj ewentualnie strzelać w te statki wroga, jeżeli tam podpłynęłyby zbyt blisko lądu. Oraz w młynie możemy właśnie ulepszać naszych łuczników. Tu właśnie mamy ulepszenie plus 1 do obrażeń. Zróbmy to. I produkujmy następnego łucznika już. Zróbmy jeszcze chłopka jednego. Tu chłopek już kończy, dobra. Niech idzie do złota. Łucznicy niech tu będą. Dobra, jego do złota dajemy. Łucznicy nie chcą tutaj blisko stoczni, gdyby przypadkiem jakiś przeciwnik podpłynął, to żeby strzelali. A piechurów możemy mieć na razie tutaj w centrum. Róbmy więcej. Aha, nie ma farm, tak? Dobra, to robimy farmę. Ale musimy teraz chyba zbudować sobie tankowiec, tak? Bo tankowiec może nam właśnie budować te platformy. Tankowiec czy statek. Zróbmy sobie najpierw statek. Aha, tu nie ma farmy oczywiście. No tak, zapomniałem. Zróbmy sobie na początek tego niszczyciela. Tak się nazywa niszczyciel. Bo musimy się uporać z tymi statkami, co tutaj one były. Takie dwa. Tych orków statki, no nie? Dobra, zbudował już. Róbmy tego statka, róbmy tego łucznika. On ich idzie do złota teraz. Ci tutaj rąbią, dobrze. Róbmy tego niszczyciela, za chwilę zróbmy sobie drugiego. Mamy tu kolejnego łucznika. Chłopy nie są złoto, dobra, róbmy kolejnego niszczyciela. Zrobimy sobie za trzy może i popłyniemy tam. No zniszczyć tych niszczycieli wroga. Bo one tam mogą nam gruździć. Dobra, ten już by rąbał. $8000 zostało, tak? Dobra, zróbmy jeszcze... Nie ma oliwy, tak? O, no to musimy zbudować tego tankowca. Żeby zbudował nam właśnie... tą kopalnię oliwy. Pierwszą postawimy chyba w tym miejscu, myślę. Najbardziej bezpiecznie. 700 złota aż kosztuje, dużo. Ale budujmy. Zróbmy od razu drugiego takiego. Ha, nie mamy już farm, tak? No to już będziemy mieć za chwilę. Tu przeciwnik miał stocznię i farmę, tak? No i tutaj mają tą kopalnię oliwy. My musimy zbudować cztery te kopalnie. Mamy jedną tu, drugą zrobimy tu, trzecią tu, no i czwartą będzie trzeba chyba tu zrobić. Tylko trzeba będzie najpierw zburzyć tą istniejącą już. Farma się buduje, buduje się farma, dobra. O, złota troszkę zostało. Na razie jakoś specjalnie szastać tutaj pieniędzmi nie będziemy. A nie ma oliwy, no tak, trzeba budować następnego tankowca. To się tu buduje. Tylko to się buduje dość długo właśnie. To był ten budżet, to się długo budowało. Tym budujmy tutaj.
podpłyniemy nimi troszkę do przodu. Gdyby przypadkiem tutaj te niszczyciele przypłynęły, możemy zrobić kolejne ulepszenie łuczników. I właśnie teraz mamy łuczników na poziomie drugim, mają obrażenia 3 do 9 plus 1, no nie? Możemy zrobić drugie ulepszenie, znowu plus 1 do obrażeń, ale na razie nie chcę marnować złota, bo widzę, że tego złota za dużo już w tej kopalni nie ma. A musimy mieć złoto jeszcze na budowanie tych statków właśnie, no nie? Ten oliwę zebrał. Dobra. O, ten tu buduje dalej. No długo to idzie, długo się buduje tą platformę. Oil platform. Nie wiem jak to tłumaczyć, po prostu to tłumaczę jako platforma na oliwę, czy jakoś tak. Rozbudowało się, tak? To tymi robimy następnego tankowca, a tymi płyniemy tutaj zniszczyć niszczycieli wroga. Dobrze, teraz tu. Dobrze, padł. Niszczmy od razu. Chociaż nie, najpierw chodźmy zniszczyć. Najpierw chodźmy zniszczyć. Właśnie, bo tu jeszcze będą pływać te niektóre jednostki. A my zniszczmy jeszcze tą stocznię, bo oni mogą sobie tutaj ulepszać przecież te jednostki. Dobra. Uff, udało się nam go uchronić. Dobra. Robimy jeszcze jednego. Ten niech zbuduje tutaj następną platformę. Zniszcz mu tą stocznię, żeby już nam przypadkiem tam nie tworzył tych statków. Dobra, mamy statek kolejny. Chodźmy tutaj. Niech on tam niszczy razem z tymi statkami. Tutaj chłopy dzielnie drewno robią. Złoto zbierają, zostało mało już tego złota. No, tu już nie będziemy nic robić chyba. Zróbmy jeszcze jednego tankowca, ostatniego już. I on potem zrobi sobie tutaj tą platformę. Tu jeszcze mają rafinerię. My tego budynku jeszcze robić chyba nie możemy, czy możemy robić ten budynek już? Nie, nie możemy. Pewnie w następnych misjach dopiero będziemy mogli. Tam można ogólnie ulepszać statki i tak dalej. Dobra, zniszczone. Chodźmy teraz zniszczyć tą platformę. Ha, nie mamy farmy, tak? Chociaż tu zrób tu farmę. Ci niech niszczą tą platformę. Za chwilę podpłyniemy naszym tankowcem, którego zrobimy. Jak tylko wybuduję tę farmę, robimy tankowca. I tym tankowcem jedziemy tutaj wybudować sobie właśnie. Wybudować sobie tą ostatnią platformę już. Ostatnią, czwartą platformę. Dobra. Chodź po złoto. No, to już koniec złota praktycznie będzie. No właśnie. Kopalnia się zawaliła. Nie ma złota. Tutaj też już wszystko jest. Zburzyliśmy. Chodźmy tutaj niszczyć tą rafinerię. A ty idziesz tutaj budować ostatnią platformę. Będą cztery. I będzie chyba misja wykonana. No, ci niech niszczą sobie spokojnie. Tu już chyba nic złego się nie stanie. Nie wiem, czy tutaj wróg ma jeszcze jakieś jednostki na tej wyspie, czy jakieś statki tutaj obok. Nie pamiętam.
Tu się buduje, no to pomalutku idzie właśnie ta budowa. Ci tu niszczą, niech to już zniszczą do końca. Dobra, zniszczyli całkiem. O, tu jeszcze jest niszczyciel. Dobrze, padł. I tu jest jeszcze jedna platforma, właśnie. Czy może 5 mieliśmy zrobić tych platform? Ej, nie pamiętam już. Bo on tu jeszcze buduje. Zróbmy na wszelki wypadek jeszcze jednego tankowca. Zniszczmy tą platformę. Tu jeszcze jest troll. Tak? Ten zbudował tą platformę i co? Nie wygraliśmy jeszcze. No wygraliśmy. Czyli jednak 4 wystarczyły. Okej. Okay. Zapisujemy grę oczywiście. Trzecia misja wygrana. Trzecia misja wygrana. Wybaczcie za krótką przerwę, ale już jestem. No właśnie, tu mamy podsumowanie krótkie. Udało się wygrać bez większych problemów. No to co? Kontynuujemy. Established some order in the region with a display of naval power. Admiral Proudmoore advises that the time has come to search out the secret lair of the orcs. Scouts report that this base is located somewhere within the Zuldare region of the Channel Islands, just southeast of Hillsbrad. Lordaeron artificers have completed designs for a foundry. With this new innovation, you will be able to construct transport ships that can ferry your troops across large bodies of water. These vessels should provide great assistance in the completion of your task. Okej. Okay. Czwarta misja. I musimy teraz po prostu zniszczyć bazę wroga, bazę orków. Czyli misja taka standardowa. Już taka poważniejsza misja. Mamy tu na start parę żołnierzyków, dwóch piechurów i łucznika. Mamy dwa statki. O, mamy nawet dwóch łuczników, dobra. $115 000. Wow. Fajna kopalnia. Masywna. Dobra. Na razie trzeba zająć się ekonomią, czyli porobić sobie więcej chłopków. Porobić sobie więcej chłopków, rozbudować koszary, młyn. Wzmocnić się najlepiej jak się da. No i potem udać się na bazę wroga i ją zniszczyć. Mapka już taka no większa trochę, no nie? Większa mapka niż do tej pory. Okej. Okay. Na razie chodźmy do złota wszystkimi. Tutaj odkryjmy te tereny troszkę. Ale nie wiem, czy chyba tu już wrogów żadnych nie będzie, bo jak mamy zniszczyć bazę wroga, to oni chyba wszyscy są tam w swojej bazie, tak jakby. No, tu chyba są tylko lasy. Dobra. Stateczki. Tu mamy pole oliwy. 65 tysięcy, duże. Na pewno sobie tam oliwę zrobimy. Okej.
Aye, aye, sir. Mamy chłopka. Róbmy następnego, a ten niech już w międzyczasie buduje farmy. Te farmy tak tu krzywo ułożone trochę, ale to nic. Dobra, ty dziadu, chodź do drewna. Będziesz tutaj rąbał. Potem tartak sobie zbudujemy, nie wiem, gdzieś chyba tutaj może. Żeby blisko tego drewna tutaj było. Stateczki tutaj są na razie, niech tu będą. Może popłyniemy jeszcze kawałek odkryć, co się może znajdować. Dobra. Ten zbudował, niech idzie do drewna. A my tworzymy chłopki cały czas. Tu jest jakiś ląd, tak? To jest wyspa chyba. Dobra, robimy następnego chłopka. Dużo tych chłopków trzeba mieć na starcie. Złota w kopalni dużo, więc nie musimy się przejmować tym, że kopalnia się nam zawali. Do złota. Kolejny chłopek do roboty. Tym już róbmy kolejną farmę. Ty chodź cinać tutaj tego cypelka, zetknij, żeby tu się dało kolejną farmę postawić potem. Dobra. I myślę, że będzie można już robić pomalutku koszary. Koszary i młyn. Dobra. Zróbmy sobie koszary tak w tym miejscu. I młyn zróbmy sobie tutaj. Dobra. Jakoś to pomalutku zaczyna wyglądać. No, wy tu rąbcie sobie spokojnie. Ty chodź tutaj do nich rąbać. Tu będzie dużo drewna potrzebne na statki przede wszystkim. No i w ogóle do rozbudowywania tutaj tych budynków. Dużo złota i drewna na to idzie zawsze. Mamy chłopka następnego, okej. Myślę, że do złota chyba tych chłopków wystarczy już. Ten zbudował, dobrze, to niech rąbie tutaj. Ty chodź jeszcze tu, a ty chodź tutaj do nich. Chociaż nie, ty rusz rąb tutaj z nim. A my robimy sobie pomalutku żołnierzy. I chyba można pomalutku myśleć o budowaniu stoczni, no nie? Róbmy stocznię. Tu w takiej zatoczce, żeby było bezpiecznie. Aha, nie ma farm już, tak? I nie rąb tam samo, gdzie on, bo nic nie wyrąbiecie. Tu robimy farmy. Ulepszmy sobie tych łuczników troszkę. Żeby większe obrażenia zadawali. Farma się robi, robi się farma. Stocznia też się robi. Potem zrobimy sobie od razu tankowce. I wyślemy parę tankowców tutaj, żeby zbierały to oliwo od razu. Dobra, dziadu, rąb tutaj. Tu robimy łucznika. I robimy tankowca. I nim idziemy tu. Dobra, ostatni chłopek, więcej chyba już nie będziemy ich robić. Aha, nie mamy teraz drewna na budowę tej. O, mamy już, dobra.
budujemy. Zróbmy ze 2-3 te tankowce, żeby pływały, zbierały tą oliwę. Tylko przydałoby się teraz zrobić już farmę znowuż. Robimy farmę. Łucznicy niech stoją bliżej brzegu, żeby mogli strzelać w razie W. A nasi dzielni piechurzy niech będą tutaj bardziej na środku, przy baraku. Kolejne ulepszenie. No zróbmy tym łucznikom to ulepszenie, niech będą silniejsi. Na razie mają poziom drugi. Jak im ulepszymy teraz to, to będą mieli poziom trzeci już. Możemy... Właśnie, doszły nam wieżyczki. Możemy teraz wieżyczki robić. Zróbmy sobie taką wieżyczkę. Tu na rogu. To jest taka wieżyczka, która nam daje też jednocześnie podgląd, co się dzieje tutaj w niedalekim terenie. Czyli nam tam niweluje tą mgłę wojny, ale jednocześnie też może strzelać, jeżeli się ją ulepszy. To jest całkiem fajne. Dobra, on niech już też tutaj pływa zbierać. Właśnie, ulepszenie kosztuje 500 zł i 150 renna. Ale to warto zawsze. Możemy robić rafinerię i foundry. Nie wiem, jak to tłumaczyć. Nie wiem, naprawdę nie wiem, szczerze powiedziawszy, co to jest, ale zbudujmy sobie. Pobudujemy sobie to wszystko. Pozmacniamy się, jak tylko będziemy mogli. Mamy teren jeszcze nieodkryty, tak? To chodźmy tu odkryć. Naszymi dzielnymi żołnierzami, tak, tu nic nie ma, no to spoko. Chodźmy tu zobaczyć. Ale tu już jest... Chomik naszej wyspy chyba. Okej. Tu się buduje. Ty chodź teraz ścinać już tutaj, na tym terenie. Tu chyba już nic nie ma, no nie? No właśnie, nic tu nie ma. Chodźcie tutaj. O, płynął tam jakiś statek, patrzcie się. Nas zaatakował, uciekajmy do góry. Żeby nam tutaj przypadkiem tam nie zabił naszych dzielnych żołnierzy. Dobra. To rafinerię jeszcze zróbmy. Tu możemy ulepszać statki, tak? Obrona. Można to zrobić. Dobra, chodźmy nimi tutaj. Niech oni tutaj będą. Zróbmy sobie paru tych żołnierzyków jeszcze. Tych piechurów. Te stateczki sobie dawajmy tutaj. Niech one tam czatują, gdyby ktoś płynął. Tu się ulepsza, okej. Farmę by się przydało za chwilę jakąś zrobić. Zróbmy tym. Niech tu zrobi farmę. A, nie ma farm, właśnie. No, dobrze, że zacząłem robić tą farmę. Platforma oliwy jest. Stocznia. Tutaj rafineria się już robi. Kończy się już robić. Okej. Niech on tu zrobi jedną wieżyczkę na wszelki wypadek. Tu jest transportowiec w ogóle, tak? Można transportowców mieć jeszcze. On jak już tu jest, to niech zrobi jeszcze na wszelki wypadek kolejną farmę. Tym dziadem pójdziemy tu. Ten zbudował, to ulepszamy. I idziemy nim do drewna od razu, niech rąbie drewno. Niech rąbie drewno. W ogóle właśnie po zbudowaniu tutaj młyna
Jednorazowo nie przychodzi nam 100 jednostek drewna, tylko 125. Tak samo z oliwą, po chyba zbudowaniu tego foundry. Tak mi się wydaje. Że właśnie też nam przybywa wtedy... Czy nie? Nie, rafineria. To nie po foundry, to po rafinerii. Tutaj się wzmacnia te statki ogólnie, a w rafinerii mamy większe... No, większą produkcję właśnie tej oliwy. No, to jest całkiem spoko. To jest fajne. Zróbmy sobie jeszcze jednego tankowca. No, mam już 3 tankowce. Ten już tu zroił, to niech idzie ciąć. Zróbmy sobie tych piechurów. Oj, nie to chciałem, ale dobra. Transportowiec też się przyda. Prędzej czy później. Transportowiec się przyda. Dobra, mamy kolejnych 2 piechurów. Chodźmy nimi tutaj. Dobra, teraz róbmy tego. Aha, tylko nie możemy, tak? To czekajmy nim przy brzegu na razie. Dobra, robimy. Mamy tu 6 statków. Całkiem fajna flota. Całkiem przyjazna. Mało to zaczyna fajnie wyglądać. Może zakończę sobie tutaj odcinek w tym miejscu. No i w następnym już skupimy się na zniszczeniu tej bazy wroga, bo myślę, że już się wzmocniliśmy tak w miarę. Znajdziemy tą bazę i ją zaatakujemy. A póki co, dzięki wam wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie.